Cześć, witam Was ponownie na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj witam Was w ulubieńcach miesiąca września i października. Mam również dla Was dobrą wiadomość, ponieważ od przyszłego roku postanowiłam, że ulubieńców będę kręcić co miesiąc, ponieważ już się strasznie nie mogłam doczekać, żeby to Wam pokazać, co ja tutaj mam. Uwielbiam oglądać ulubieńców, jak i kręcić ulubieńców. Ja sobie mogę od innych podpatrzeć właśnie jakieś fajne, ciekawe rzeczy, a Wam mogę pokazać to, co ja bardzo lubię. To by było na tyle, jeśli chodzi o ulubieńców. Projekt Denko też będę się od przyszłego roku starała kręcić nie co 3 miesiące, ale co 2. I jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, że od przyszłego tygodnia, czyli od 7 listopada, ruszam z takim małym projektem na Instagramie. Co miesiąc będę wrzucać, co tydzień będę wrzucać zdjęcie z innym kolorem pomadki. Robię sobie taki challenge, ponieważ chcę zacząć zużywać moje pomadki, które mam na jesień i na zimę. Tam będziecie mogli sobie podejrzeć moją kolekcję kolorów, ale też przyszykowałam, będę szykować dla Was filmik z propozycjami pomadek na jesień, zimę. Pokażę Wam po prostu moje ulubione pomadki, jakie kolory mam, pokażę Wam na ustach i oczywiście swatche na ręce, jak wyglądają. Także to będzie taki film. Dobrze, nie przedłużam. Chyba już słowem wstępu powiedziałam to, co chciałam. Jeszcze wspomnę potem o czymś na koniec filmu, ale to już później. A ja zapraszam Was serdecznie na ulubieńców. Lecimy z tematem, ponieważ mam tego trochę, nie za dużo, ale też nie będą to 3 produkty. Zacznę od pielęgnacji cery, tak, bo tego mam najmniej. Na pierwszy rzut pokażę Wam produkty, które już widzieliście w poprzednich filmach. Ja je będę pokazywać co ulubieńców, ponieważ ich używam i w dalszym ciągu je bardzo lubię. Także szybkim słowem wstępu, już moje 5. opakowanie kremu Dramatically Different Moisturizing Cream, który się szybko wchłania, jest świetny pod makijaż, rewelacyjnie nawilża i zmiękcza cerę. Drugi raz z rzędu w ulubieńcach jest to Clinique Take the Day Off. Jest to balsam myjący, zmywający makijaż. To jest taki biały, bezzapachowy balsam. Wszystkie produkty Clinique są bezzapachowe. Ja na zwilżoną cerę, tak jak już opowiadałam, nakładam sobie po prostu ten balsam i on rewelacyjnie zmywa nawet wodoodporny makijaż. Jest dość wydajny. Ja go mam jakoś od sierpnia, czyli macie sierpień, wrzesień, cały październik, czyli ja już mam go około 3 miesięcy. Bardzo lubię. Mój demakijaż diametralnie się przez to zmienił. Nie muszę pocierać twarzy żadnymi wacikami. Pięknie rozpuszcza wszystkie formuły wodoodporne, zwykłe. Rewelacja. Także to mogę Wam serdecznie też polecić. Z produktów do pielęgnacji mam również mój ulubiony tonik z Inglota. Dzisiaj mam wersję dla Was nawilżającą, pomarańczową. One wszystkie pachną tak samo. Ta jest z ekstraktem z lilii wodnej i ona jest taka, to jest akurat do cery właśnie suchej, on jest regenerujący, świetnie redukuje uczucie napięcia, zwłaszcza skóry suchej, przyspiesza gojenie ran ogólnie, świetnie mi łagodzi blizny po trądziku i niesamowicie z rana właśnie energizuje skórę, pobudza. Przebudza nas po prostu ten tonik. Uwielbiam go właśnie stosować z rana. Jest takie niesamowite uczucie odświeżenia. Powróciłam także do mojej pasty oczyszczającej z Ziai. Uwielbiam tą pastę. Czuję, że po prostu faktycznie mi odblokowuje pory. O wiele lepiej niż inne peelingi. Stosuję 2 razy w tygodniu, muszę jednak wrócić na te właściwe tory oczyszczania, ponieważ po poprzednim peelingu trochę mi ze skórników wyskoczyło, muszę też zrobić sobie jakieś oczyszczenie manualne, a to jest bardzo fajne, doraźne, świetne do stosowania i dość mocno oczyszcza, także polecam do skór mieszanych i tłustych, bo inne może troszeczkę podrażnić. Do skóry normalnej też się nadaje, tutaj jest napisane, bo ma dość, ma dość ostre te drobinki. To by było na tyle z pielęgnacji. Przechodzimy sobie do kolorówki.
Zaczniemy od podkładów. W tym w 2 miesiącach mam 2 ulubione podkłady. We wrześniu jeszcze wykańczałam podkład Bell Illumi. Jest to mój ulubiony podkład, to jest właściwie fluid rozświetlający, on jest naprawdę o przedłużonej trwałości, jak już wiecie, pięknie wygładza cerę, ładnie maskuje pory, niedoskonałości. Uwielbiam go za to, że się dość dobrze trzyma i moja twarz jest niesamowicie po nim gładka, jest taka wygładzona, że nie widać mi żadnych porów po tym fluidzie. Drugim moim ulubionym podkładem jest HD Liquid Coverage Cicatrice. On już jest troszeczkę mniej wygładzający niż poprzednik, bo już przy tym podkładzie widać mi pory. Ale mimo to i tak go bardzo lubię, jest dość trwały, ładnie wygląda na buzi, nie ściera się przy jakimś tam delikatnym dotknięciu. Dość fajnie radzi sobie, powiem Wam, z dmuchaniem nosa, nie ściera się brzydko, także od razu macie czerwony nohal. Matuje, przede wszystkim jest bardzo lekki, jest to prawie, że tak powiem, podkład na bazie takiej no wodnej, ale przy tym bardzo dobrze kryjący. Także myślę, że zwolennicy kryjących podkładów będą z tego zadowoleni. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ma ładną gamę kolorystyczną, ja mam w odcieniu 0,10 Light Beige. Mi on odpowiada, jest troszkę ciemniejszy niż moja szyja, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Także te dwa podkłady są moimi ulubieńcami. Dalej sobie przejdziemy do makijażu oczu i brwi. Tak, patrzę, czy ja coś jeszcze mam. Kolejny produkt z marki Clinique. Jest to eyeliner Pretty Easy. Jest to eyeliner w pisaku, ale nie z końcówką z filcu, czy z jakąś gąbeczką, tylko jest to eyeliner z pędzelkiem. Słuchajcie, mam go już chyba 2 miesiąc, ja go trzymam cały czas do góry nogami w kubeczku. Kiedy ja go kupiłam? Macie w poprzednich filmach, kiedy ja robiłam jego test. I od tamtego czasu ja go mam i on cały czas, słuchajcie, pisze tak samo. Cały czas ta czerń jest czarna. Nie robi się szary ten eyeliner póki co. Nie wysep, nie robi dalej zębów, jest rewelacyjny i mogę powiedzieć, mam nadzieję, że będzie jeszcze przynajmniej przez 2 miesiące jeszcze dobry. I ja uważam, że jest warty swojej ceny, jest warty 99 zł, bo nim się po prostu rewelacyjnie robi kreski. Także ja polecam. Żaden eyeliner mi się tak nie sprawdził jak to. Ja po prostu mogę śmiało powiedzieć, że wszystkie inne mogę wywalić do kosza. Nie cierpię żelowych eyelinerów, które zasychają, do których trzeba dodawać Duraline. Nie lubię tego robić. Ciężko, nie cierpię używać osobnych pędzelków. Tu mam wszystko w jednym. Ja nic więcej nie potrzebuję, żeby sobie zrobić kresk, żadnych pędzelków, żadnych Duraline. Nie muszę za bardzo z tym uważać, żeby to dokręcić. Po prostu musi być zatkane i do góry nogami, wtedy świetnie robi kreski. Polecam. Rewelacyjny produkt. Ja czuję, że to będzie ulubieniec roku. Dalej mam jedną z kilku kredek Golden Rose do brwi. To jest oczywiście ta z projektu Denko, wykończona już. No niestety nie mam jak na tą wyspę pojechać. Uwielbiam te kredki, zwłaszcza na przód brwi. Dzisiaj akurat nie mam zrobione brwi tą kredką, bo już mi się skończyła. Ale uwielbiam ją zwłaszcza na przód brwi, bo wtedy mi pozwala robić ten przód taki delikatniejszy, wypełniam sobie ładnie kredką, a pomadą zazwyczaj robię końcówkę. Dzisiaj mam wszystko zrobione pomadą. No i uwielbiam te kredki. Są ładne kolory, dość trwałe, pozwalają właśnie je zrobić od subtelnego efektu po bardziej wyrysowane, a ja je pokocham po prostu za rysik, którego tutaj nie widać, ale on jest bardzo cieniutki. Szkoda, że są tak mało wydajne tylko troszeczkę, bo one starczają na około miesiąc, półtora, a kosztują 20 zł. Dalej, moim ulubieńcem, naprawdę pokochałam ten produkt, jest produkt NARS. Jest to bronzer NARS Laguna. Już Wam pokazuję, jak wygląda bez osłonki. Jest to piękny kolor bronzera. On jest taki, powiedziałabym, średnio chłodny. To jest taki kolor neutralny, który wielu karnacjom będzie pasował. Jest on z założenia matowy, ma matowe wykończenie, ale jak się przyjrzymy, ma delikatne drobinki,
których, które nie rzucają się kompletnie w oczy. Wygląda obłędnie na twarzy. Jest bardzo subtelny, można sobie ładnie z nim stopniować poziom krycia. Możemy sobie tą opaliznę ładnie stopniować, nie zrobicie sobie nim krzywdy. Polecam też dla osób początkujących, może nie wiem, czy ktoś będzie chciał wydać tyle kasy na pierwszy bronzer, ale jeżeli ktoś szuka porządnego bronzera, to to jest porządny bronzer o delikatnym efekcie, który możemy sobie stopniować i dodawać i będzie ten efekt mocniejszy. Pięknie się przechodzi między sobą, nie robi plam. Jest super. Dalej mamy hardcore. Nie wiem, co mi odbiło, ale ja po prostu ostatnio się tak na pomadki ciemne rzuciłam, że to jest jakaś chyba choroba. Więc tak, najpierw Wam pokażę pomadki matowe w płynie z Inglota, w których się zakochałam. To jest ogólnie nowa kolekcja jesienna i one będą występować w filmie o pomadkach, więc ja ich teraz za bardzo otwierać nie będę ich pokazywać. Pokażę, przedstawię Wam tylko po kolei numery. To jest numer 32, jest to pudrowy róż chłodny. 33 jest to fiolet pomieszany z brązem, bardzo chłodny, taki bardziej już trupi kolor. 34 mam dzisiaj na ustach, jest to ładny odcień wina. I 35 jest to taki też winny kolor, ale bardziej już idący w fiolet. Także to są wszystkie chłodne odcienie z nowej kolekcji. Ja te wszystkie chłodne mam. Ja uwielbiam chłodne kolory i no, używam wszystkich. Jestem zakochana w tych kolorach. Spójrzcie, jakie ładne. Nie będę Wam teraz robić swatchy, bo swatchy będę robić w tym filmiku o pomadkach. Zakochałam się również w konturówkach, mam numer 300, to jest, są konturówki też z Inglota, z nowej kolekcji jesiennej, What a Spice. 319 jest odpowiednikiem 32, jest to chłodny pudrowy róż, który właśnie, ja bym powiedziała, że jest dedykowany do tej 32. Później mamy 320, jest to taki trupi fioletowy kolor i on właśnie dobrze pasuje do 33 z kolei. On jest taki fioletowo, troszeczkę ma brązu i jest właśnie taki bardzo, bardzo chłodny. I 322 to jest ciemne fioletowe wino. Ja mam gdzieś, ja dzisiaj nie mam obrysowane właśnie usta. Ostatnią konturówką, w której się zakochałam, jest to pomadka Coive, która ma przepiękne, chromowane, tak jak mój paznokieć, opakowanie. Skówka jest na magnes, jak słyszycie, przyciąga się do siebie góra z dołem, więc się Wam pomadka nie otworzy. I to jest piękny kolor fioletu? Tak, on jest fioletowy. Jest śliczny. Także ja jestem w tym kolorze zakochana, też ostatnio nim maluję usta. Piękny. Akcesoria mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Mam te gąbki bardzo dobrze przetestowane. Są to kąbeczki Blended. Ja je zakupiłam w zestawie chyba za 29 zł, mała z dużą. Są to, powiem Wam, rewelacyjne zamienniki Beauty Blendera. Te gąbki są miękkie, są bardzo porowate, tak jak Beauty Blender. Powiem Wam szczerze, ja się czasami mylę, jak mam obie te gąbki zwilżone i czasami na pierwszy rzut oka ja nie umiem poznać, która to jest oryginalna gąbka Beauty Blender. Ta gąbka nie puszcza farby, ona cały czas jest tak samo różowa, jak ją widzicie teraz. Ta jest właśnie rewelacyjna pod oczy. Jest to świetny zestaw. Kocham te gąbki i szczerze mówiąc, no jeśli mam wydać na Beauty Blender 70 zł, a tutaj za 30 mam dwie gąbki, no to oczywiście, że wybieram to. Jeśli mi nie wierzycie, bo na pewno będzie grono takich osób, które mi nie wierzą, wypróbujcie sobie. Komfort pracy jest taki sam. Ja nie widzę między tymi gąbkami podczas nakładania żadnej różnicy. Naprawdę. Wypróbujcie sobie, bo może się okazać, że też je pokochacie tak jak ja. A 30 zł to nie majątek, więc myślę, że warto. Zwłaszcza w momencie, jak się już Wam Beauty Blender skończy. Dwa akcesoria, to jest też nowy klej Duo w tej wersji białej, uwielbiam go za to, że ma pędzelek.
O wiele łatwiej się go nakłada na sztuczne rzęsy. Ja dzisiaj mam przyklejone rzęsy od Katosu, które są przepiękne. Słuchajcie, to jest tak piękny model, taki glam, taki mocny model. To nie jest na pewno model, który się nadaje na dzień. I on, ten klej świetnie trzyma te rzęsy. O wiele szybciej zasycha niż stara wersja. Ja go kupiłam, bo stwierdziłam, że mam dość babrania się ze starym klejem, który po prostu z dzióbka wypadał ten klej przy delikatnym naciśnięciu. No fajny jest, bardzo go lubię, szybciej zastyga, więc trzeba się nauczyć pracy z nim. Ja Wam polecę też takie małe cudo. Tak, to jest mała trucizna. Nie no, żartuję. Nie jest to żaden eliksir z Harry'ego Pottera. Jest to Lash Free od Ardell. Czyli jest to płyn usuwający tak jak naprawdę rzęsy z powieki. Ale ja go zupełnie tak nie używam, ja rzęsy ściągam normalnie, po prostu ciągnąc od zewnętrznej strony i delikatnie je ściągając, odrywając od powieki. Ale do czego ja to wykorzystuję? Otóż, jak już mam tą rzęsę ściągniętą, zwłaszcza stosuję to przy rzęsach Ardell, które są bardzo delikatne, z naturalnych włosów, daję tą rzęsę na palec, tak jak jest jej kształt, biorę delikatnie właśnie patyczek kosmetyczny, maczam w środku w tym płynie i czyszczę ten pasek z kleju. I ten klej rewelacyjnie, słuchajcie, dzięki temu odchodzi. Macie czyste rzęsy, gotowe do następnego użytku. Nie ma tam brudnego kleju, glutów z kleju. Bardzo uwielbiam właśnie tym czyścić sztuczne rzęsy. I żałuję, że nie kupiłam tego o wiele wcześniej, bo czegoś takiego właśnie szukałam przez bardzo długi czas. No i to mi się właśnie sprawdziło. Na pewno kupię wersję większą. Dwa ostatnie produkty, no to słuchajcie, są produkty od Semilaka. Pierwszy z nich jest to lakier hybrydowy 128 Pink Marshmallow, czyli jest to kolor, słuchajcie, tych pianek do jedzenia. Mam go dzisiaj tutaj na paznokciu, na jednym tylko. Jest to piękny odcień pudrowego różu, bardzo delikatnego, jasnego. Wygląda przepięknie, słuchajcie, ja ostatnio miałam paznokcie, nie robiłam zdjęć, bo ja się strasznie źle w tamtych paznokciach czułam. Miałam zrobione ombre w bardzo neonowych kolorach, które jakoś mi nie podpasowały. Ja ogólnie teraz mam ochotę na bardzo jasne paznokcie naturalne. Więc postanowiłam sobie zrobić taki otomani. Tu mam właśnie Pink Marshmallow, samodzielny. Tu mam Pink Marshmallow przykryty syrenką różową z Indigo. A tutaj jest Semi Flash, czyli pyłek dający efekt chromu. No, zakochana jestem. Słuchajcie, ja uwielbiam wszystko, co się błyszczy. Ten manikir, no po prostu mnie rozwalił. Jest tak, w ogóle zmieniłam kształt paznokci, ponieważ ciężko mi było utrzymać ściętą końcówkę na kwadrat. Te paznokcie zaraz mi się robiły okrągłe, więc zrobiłam sobie migdały. Szpice w sumie. Nie wiem, czy to tak do końca migdały. No, prześliczne są. Słuchajcie, tak mi się podoba manikur, że będę na... Ja po prostu jak sobie zrobię manikur, to przez tydzień po prostu sobie te paznokcie oglądam, tak mi się podobają. Zwłaszcza jak mam właśnie na nich efekt syrenki albo coś błyszczącego. Uwielbiam efekt syrenki i ja mogę go sobie robić cały czas. No i ten lakier jest przepiękny. Przepiękny, delikatny odcień pudrowego, jasnego, dziewczęcego różu. Ostatni produkt to jest też produkt Semilaka, jest to Hardy Milk. Słuchajcie, uwielbiam ten produkt. Nieraz mi on uratował manikur przed odpryśnięciem. Ja manikur z hardem mam normalne 2 tygodnie. Ja po prostu zmieniam co 2 tygodnie paznokcie, żeby nie mieć odrostu. Ale on, słuchajcie, spokojnie trzymałby się dłużej. Ja na hardzie przedłużam paznokcie, ponieważ ja nie mam frezarki. Na razie, ale będę kupować rezarkę i będę robić żele. A dlaczego przedłużam paznokcie na hardzie? Ponieważ ja nie mam siły się, słuchajcie, później bawić ze ściąganiem żelu, które ściąga się bardzo długo pilnikami.
a po prostu hard mogę delikatnie nadpiłować i rozpuścić. Dlatego na razie robię niektóre na hardzie. No słuchajcie, ja mam połamanych raz, dwa, trzy, cztery paznokcie. Nie poznalibyście, które. Świetnie się one trzymają, normalnie do ściągnięcia mam przedłużone paznokcie. Oczywiście to nie są takiej długości paznokcie. Spokojnie pół centymetra, nawet trochę ponad, można sobie paznokcie przedłużać i mniej się to trzyma. Tylko trzeba dobrze po prostu podłożyć formę sobie i na tym można przedłużyć ładnie pazury. Uwielbiam Hardy Milk i na pewno będę sobie robić na tym pazury, dopóki nie kupię frezarki. Dobra kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, które z tych produktów macie, które lubicie, które chcielibyście sobie przetestować. Napiszcie mi właśnie w komentarzach pod spodem. Ja jeszcze chciałam coś powiedzieć. Aha, dokładnie. A jeśli macie do mnie jakieś pytania fajne, chcielibyście usłyszeć moje zdanie na jakieś różne tematy, na wasze odpowiedzi, to w komentarzach pod ulubieńcami, proszę was bardzo, w nawiasie kwadratowym napiszcie Q&R, czyli Q&A. Co? No, Boże, pytania i odpowiedzi, tak? Q&A, przepraszam, czyli pytania i odpowiedzi, to jest question and answers, czyli Q&A piszecie. I pod tym nawiasem kwadratowym z tymi literkami zadajcie swoje pytanie. Ja będę wiedziała, że to są pytania do filmu Q&A. Jeśli tych pytań się kilka zbierze fajnych, no to nagram właśnie taki filmik z pytaniami i z odpowiedziami. To by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa!